Witam Was, moi drodzy, mięsień piszczelowy przedni. Czy kiedykolwiek idąc szybko pod górkę, na przykład w górach, albo harując na bieżni, poczuliście bardzo mocny ból obok Waszej piszczeli, czyli z przodu Waszej łydki? Jeżeli tak, to był właśnie mięsień piszczelowy przedni. Kluczowy dla każdego sportowca, a to dlatego, że uczestniczy w chodzeniu, w bieganiu, w mobilności naszej łydki, a także w utrzymaniu łuku naszej stopy. Zróbmy taki mały eksperyment. Weźcie swoje palce, połóżcie je na przedniej powierzchni piszczeli i zjedźcie odrobinkę na bok. Teraz unieście stopę do góry, poczujecie skurcz tego mięśnia, a pod palcami poczujecie, jak zaczyna się on wysklepiać do góry. Wydaje się, że to jest jakiś taki mały pyrdek, który naprawdę małe ma znaczenie i już kończą mi się te mięśnie, dlatego robię o takich pierdołach, ale nie, wcale tak nie jest. Otóż jest to bardzo silny mięsień. Wyobraźcie sobie, że chcielibyście zawisnąć na drążku, jak nie topesz, i zaczepić się tylko stopami. Bez problemu skurcz obustronny tego mięśnia utrzymałby Was, jeżeli oczywiście nie jesteście jakimś potworem, utrzymałby Was w zwisie. Tak więc jest to potężnie silny mięsień. Widać to u kulturystów, u których daje on rozmiar z przodu łydki i zwłaszcza gdy są w niskim poziomie tkanki tłuszczowej, jest fajnie wyrzeźbiony, są takie fajne na nim prążki. Nam troszkę mniej chodzi o ogromną masę i definicję tego smukłego prążka bekonu na naszej łydce, bardziej o funkcjonalność, tak więc jedziemy z anatomią. Tak jak widzicie, mięsień zaczyna się na przedniej, bocznej powierzchni łydki, idzie w dół, a potem przekracza linię środkową goleni i przechodzi do wewnątrz. Tak więc rozpoczyna się na kości piszczelowej, jej przedniej powierzchni w uproszczeniu, za to potem idąc w dół na stopie idzie, jeżeli podniesiecie swoją stopę i poczujecie takie mocne ścięgno z przodu Waszej łydki, to jest właśnie ścięgno piszczelowego przedniego. Bardzo ciekawe, wydawałoby się, że to mały mięsień, a ma tak duże i mocne ścięgno, które jest naprawdę solidne. Tak więc przechodzi on na skos i biegnie do pierwszej kości śródstopia. Co ciekawe, nie przyczepia się on na górnej powierzchni naszej stopy, ale oplata ją i idzie do dołu. To sprawia, że ma dość wyjątkowe działanie. Przy jego skurczu podnosi on stopę i dodatkowo odwraca właśnie dzięki temu. Razem z mięśniem strzałkowym długim, który oplata stopę w ten sam sposób od zewnątrz, tworzy on tak zwane strzemie ścięgniste stopy, które jest po prostu niewypowiedziane. To jest po prostu, to jest klucz, to jest mamma mia, to jest spaghetti naszej stopy, który po prostu trzyma je idealnie, tworzy ten łuk. Tak więc mocny piszczelowy przedni i mocne strzałkowe to jednocześnie mocne wysklepienie stopy, które opiera się wielu różnym obciążeniom, na przykład przy bieganiu czy innych sportach. Bardzo dużo ludzi ma napięte łydki, prawda? No na pewno to już znacie z moich filmów. Tak więc co robimy? Rozciągamy, katujemy tą łydkę w kółko. Tu piłeczka, tu wałek, tu właśnie coś przy ścianie. I łydka super, mamy efekty, ok, 3 tygodnie. Ale potem przestajemy i łydka się znów napina. Bardzo ciekawe. Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że możesz w opór rolować łydkę, rozluźniać łydkę, próbować zwiększyć mobilność w stawie skokowym, a to nie będzie szło dlatego, że pomijasz najbardziej kluczowy aspekt, czyli zbalansowanie siły mięśni po drugiej stronie, czyli właśnie piszczelowego przedniego. Tak więc silny piszczelowy przedni to potencjał do dobrej mobilności stawu skokowego. Nawiążmy szybko do kontuzji związanej z piszczelowym przednim, czyli do shin splints. Cierpiący to biegacze, ludzie uprawiający sporty drużynowe. Pojawia się obezwładniający ból z przedniej strony piszczeli, nie da się trenować. Dlaczego to się pojawia? Pojawia się dlatego, że piszczelowy przedni jest po pierwsze za słaby i po prostu krzyczy, piszczy z bólu, nie wyrabia tej roboty, cały czas biegasz, co ty robisz w ogóle? Zmieniasz kierunki, weź, daj mi spokój, przestań. To jest pierwszy powód, jest za słaby. Drugi powód to jest ciasnota przedziału powięziowego. Każdy mięsień siedzi, jest wsadzony w pewnym przedziale powięziowym. Tak więc brak elastyczności tego przedziału powięziowego i brak elastyczności mięśnia, czyli po prostu nierozciągnięcie tego mięśnia, uprośćmy to, sprawia, że gdy zaczynacie biegać i on się zaczyna pompować krwią, to on się nie mieści w tym przedziale powięziowym. Przedział powięziowy nie może być rozepchnięty, jest zbyt ciasny, no i ten mięsień się tam dusi. Tam po prostu nie dopływa odpowiednia ilość krwi, mięsień nie jest utlenowany i przez to jest taki bardzo mocny ból. Nie chcę tego problemu upraszczać, ale muszę to zrobić.
Generalnie shin splints polega na tym, że macie za słabą łydkę z obu stron, zbytnio też napięty trójgłowy i za słaby właśnie piszczelowy przedni i strzałkowy. Tak więc teraz pokażę, jak wzmocnić swój piszczelowy przedni i jak uczynić go jak najbardziej wydajnym i u tych kontuzjowanych, i u Was zdrowych. Przed każdym treningiem piszczelowego przedniego rozrolujcie bądź rozciągnijcie tył Waszej łydki, ponieważ nie pozwoli on, będąc zbyt spiętym, na aktywację piszczelowego przedniego. Tutaj polecam oczywiście swój materiał z przeszłości. Mamy trzy rzeczy, które możemy zrobić z piszczelowym przednim. Po pierwsze, możemy go rolować. Zwykle, gdy mięsień jest osłabiony, również ma on cechy przykurczu i ciasnoty, właśnie tak jak mówiłem. Tak więc rolowanie przedniej strony podudzia będzie tutaj super działało i może być bardziej bolesne niż myślisz. Tylko pamiętaj, by skręcić stopę w ten sposób, który pokazuję na filmie, ponieważ piszczelowy przedni jest troszkę bardziej z boku. Druga rzecz, którą możesz zrobić, to jest rozciąganie. Tutaj polecam prosty siat japoński, gdzie mamy stopy maksymalnie obciągnięte, siedzimy na nich, wtedy piszczelowy przedni i przód naszej piszczeli się rozciąga. A ostatnia rzecz to oczywiście trening, czyli to, co jest najważniejsze, ponieważ te dwie pierwsze rzeczy nie są tak ważne jak po prostu nawet trenowanie tego piszczelowego przedniego. Po pierwsze, można to robić z taśmą, właśnie z oporem na leżąco, bądź uwaga, uwaga, poprzez podnoszenie swojego ciała, poprzez stopy, tak jak tutaj widzicie, jakbyście wstawali jak zombie, jak Frankenstein z grobu. No, może to być dość ciekawe. To już koniec moich propozycji, jeżeli chodzi o legendarny i prawdziwie zapomniany przód łydy. Tak jak widzicie, mogę zrobić długie wideo nawet o czymś takim. Czekam na komentarze, trzymajcie się.